A teraz już skrót top 10 798 finału. Czas znów od świtu aż po zmierzch. Chcę wydobyć tę najpiękniejszą z nut, co śpi w sercu mym. Niech melodia gra, niech ją każdy znak, niech otworzy szczęścia drzwi. Niech melodia gra, niech popłynie tam, gdzie czas w miejscu tkwi. Melodia gra, niech ją każdy zna, niech leci z wiatrem świat. Ze wspomnienia łza cicho wróci tu, gdy znów bawi nas. Słońca blask i miliony nut zmienił w gwiezdny cud. Już noc skrada się, zwalnia czas. Już za drzwiami stoi sen, a ja szukam wciąż najpiękniejszej z nut, co śpi w duszy mej. Niech melodia gra, niech ją każdy zna, niech otworzy szczęścia drzwi. Niech melodia gra, niech popłynie tam, gdzie czas w miejscu tkwi. Niech melodia gra, niech ją każdy zna, niech leci z wiatrem świat. Ze wspomnienia łza cicho wróci tu i znów bawi nas. Leci z wiatrem świat, ze wspomnienia łza cicho wróci tu i znów bawi nas. Dziesiątka. Żyj nam 100 lat i Zbyszek Lemański. 9. W sercach miłość gra i Chris Oxford Duo. 8. To Aldona i Team Fabian, ręce w górę. 7. Come on, come on, baby, muzykanty. Na pozycji z numerem 6 Golden Mix, kto się czubi, ten się lubi. Szlagier na 5. I tu Lawa, Arkady Band. Na 4. Rakieta, Happy, Jędrowski Show. Na placu z numerem 3 Nie mów, że się nie da, Karpowicz Family. Pozycja z numerem 2 Śpiewaj z nami, Bernadetta Kowalska. A w finale szlagierowo.pl 700 plus 98 na fotelu lidera utrzymuje się szlagier. Edka Dworniczka czekam. W tym finale na fotelu lidera utrzymuje się Edek Dworniczek. Czekam na twój choć mały znak, czekam na ust twych słodki smak.
a Edek Dworniczek to między innymi jeden z tych artystów, którzy pojawią się 15 sierpnia w Siemianowicach Śląskich. Utwór Czekam to jego propozycja na solową płytę. Kolej premiera odbędzie się na koncercie 18 listopada w Chorzowskim Centrum Kultury. Zajdzie słońce, zabawa się zaczyna. Nie siedźcie w domu sami, gdy wieczór taki cudny. Śpiewajcie razem z nami, bo refren jest nietrudny. A kuku, kuku, słoneczko poszło spać. Pora do kufli zimniutkie piwo lać. Kuku, a kuku, kuku, słońce w końcu przestało grzać. A kuku, kuku, można mu na nosie grać. A kuku, kuku, pora w kufle piwe. Się ze słońca śmiać. Opa! He, he, he! Choć grzeje niemożliwie, możemy to wytrzymać. Bo piana w kuflu z piwem to taka mała zima. Prognozy są gorące, lecz nas to nie obchodzi. Niestraszne żadne słońce, gdy piwko fajnie chłodzi. A już za chwilę w tym studiu szlagierowi goście. Zaraz po teledysku. Zaczął się pod
oknem stoję, żeby zobaczyć Cię. Spojrzeć dziś chcę w oczy Twe i pragnę Cię pocałować. Powiem tylko, że kocham Cię i będę powtarzał te słowa. Powiedz mi, kiedy Cię zobaczę, czas i pora przywitać w naszym szlagierowym studium naszych gości. Michalina Starosta, Johnny Drewniok. Witam serdecznie. Cześć. Miałby jak światowo. Zawsze, no właśnie. Oś poleciał. Dlatego chcę zrobić większą karierę. Wzięłaś sobie angielskiego gitarzysty. Tak. Johnnego i teraz... Znany w półświatku jako Jasiu. W półświatku tam subwayowych podkradaczy różnych rzeczy. Dobrze. Michalina, listy przebojów, plebiscyty, przeglądy, cudawianki na kiju. Te zarówno w mediach społecznościowych, jak i w rozgłośniach radiowych czy telewizyjnych. W tym bierzesz udział. Powiedz mi, czy dzisiaj jeszcze takie plebiscyty są potrzebne artyści? No myślę, że jak najbardziej. Ja myślę, że jak najbardziej, dlatego że zresztą kiedyśmy na ten temat rozmawiali, że to daje takiego, wiesz, takiego pozytywnego kopa w tym, co się robi, nie? Że jednak to, co robisz, to jednak ma sens, nie? Że to jest taki bardzo, bardzo duży zastrzyk pozytywnej energii. A nie jest czasem tak, że to jest trochę sztucznie nakręcane zaciera ta rzeczywistość? Ten obraz tej rzeczywistości? Wiesz co, myślę, że nie. Przynajmniej tak jest w moim wypadku. Ja mogę to powiedzieć na swoim przykładzie, bo inni artyści mogą zupełnie inaczej na to patrzeć. Ale w moim przypadku tak nie jest, bo od zawsze, czy to były, wiesz, jakieś konkursy wokalne, nawet teraz, jak nam się zdarzyło parę razy jakaś tam brać udział w jakichś przeglądach, to zawsze, wiesz, motywowało do tego i pokazywało, że no, tu coś trzeba poprawić, tu coś trzeba zrobić lepiej, wiesz, to jest, to dużo daje. Mnie jako wykonawcy to bardzo dużo daje, nie? Sami się Państwo słyszeli, Jasiu oczywiście powie of course. Ja nie mam Facebooka, ja się nie znam na tym. On nie ma Facebooka, nie zna się na tym, ale na YouTubie nas ogląda, to najważniejsze. Za chwilę kolejne pytanie. Jakże kiedyś była młodą, chciała jak zawsze i za modą, miała Michalina, to teraz taka odrobina szczerości, zresztą szczerze jest zawsze. Czy w twojej szlagierowej przygodzie, zarówno z listą śląskich szlagierów, w ogóle w szlagierowej przygodzie, były takie momenty, żeś powiedziała, mam tego dosyć, nie chcę już dłużej tego robić, koniec? Wiesz, to takich drobnych momentów było sporo, ale był taki jeden... taki przełomowy moment, w którym stwierdziłam, że chyba mam tego wszystkiego dość i chyba se po prostu odpuszczę, bo nie mam na to w ogóle siły. Czyli Bieszczady, Owce,
Ja te sprawy, wiesz. Mhm. A co cię utwierdziło w tym przekonaniu, że jednak nie, dobra, idziemy dalej? Wiesz co, myślę, że ludzie, którzy nas polubili, którzy nas słuchają, to, że możemy się z nimi spotykać, wiesz, idziesz na koncert, możesz z nimi pogadać, ten jest taką osobą, ja się zresztą... A wiecie, możesz zdjęcie zrobić? No. Z Johnem. Więc wiesz, to są takie rzeczy, które jak se tak przełożysz, wiesz, za i przeciw, to jednak przewaga tych za jest bardzo silna, ale nie ukrywam, że miałach taki moment, było to parę lat temu, że stwierdziłam, że to już jest koniec, że ja w ogóle usuwam wszystko, co jest możliwe, rezygnuję ze wszystkiego, ale potem go dom starosta, popatrz, jest Janusz, są ludzie, którzy jeszcze z tobą grają. Jest Janusz. No, jest Johnny, przepraszam, jest Johnny. Johnny, a tyś w ogóle wiedział, że jej takie rzeczy po głowie chodziły? Nie, wiesz, ja zawsze na nie, więc jak ona mi godzi, że powie, że jest na nie, to mnie to i tak nie interesuje. Ja zawsze jest na nie. Nie, a ona nie, nie, a tego też nie. Wiesz co, panie, bo ja nie lubię obarczać swoimi problemami innych ludzi i dlatego trochę to trwało, zanim że zrozumiała, że skoro to robimy i to kochamy i są ludzie, którzy też to bardzo kochają robić, jako dom, no to no nie, nie zrobię im tego i sobie, i ludziom, którzy nas... Możemy brzdynkać dalej, wiesz? którzy nas słuchają. Jasiu, no ale dobra, to teraz... Johnny, to jakby my teraz tak zupełnie z innej beczki, no jakby się skończyło to szlagierowe brzdękanie, to Jasiu by dali sobie brzdękał coś? Jasiu będzie brzdękał, dopóki będą mu ręce jeszcze... Brzdękały. No i to jest prawdziwa odpowiedź. Dobrze, kolejne pytanie już za moment. Teraz jak już je dojrzało i już wiem, czego mi mało, lubię kwiatki szekulady, żeby Karlus mój bał śniady. Słuchajcie, teraz takie pytanie, które w tym studiu pojawiło się od kilku dobrych tygodni, kiedy to też rektujemy się do festiwalu, do jubileuszu, do podsumowania 800 odcinków Listy Śląskich Szlagierów, no bo śmiało można powiedzieć, że to chyba jeden z takich programów, który był pierwszym programem promującym śląską muzykę. 15 lat tej promocji i waszym zdaniem, co jest takiego w tej śląskiej muzyce, co spowodowało, że ta muzyka, kiedy pojawiła się na ogólnopolskich antenach telewizyjnych, wystrzeliła tak w kosmos, że nie ino Śląsk, nie te nasze podwórko tutaj, ten mały plac, no pasuje, i no, że pasujemy też dalej do Polski i w ta Polska jademy. To może teraz Johnny, bo z zagranicy to się wypowie. Ja myślę, że po prostu śląska muzyka jest fajna. Fajno. I gdziekolwiek się ją spotkam prywatnie z kimś, na przykład na wakacjach czy coś, to my mamy bardzo śpiewny język i ludzie lubią nas słuchać. Myślę, że to się stąd bierze. No i myślę, że ta muzyka też jest taką, wiesz, ona jest taką fajną, lekko, więc i przyjemno, i ten nasz śląski też jest taki, wiesz, tak jak jest kaszubski, i ten, ja na przykład też se lubię, jak po kaszubsku śpiewają, też se lubię tego posłuchać. A jest Rzech ze Śląska, wiesz, ty nie bardzo. Znaczy się nie, bo ja po kaszubsku śpiewam czasem, ale to zależy, jak się nastroje. Zależy, Bela Mórz. No, ale myślę, że to tak jest, wiesz, super, bo ten nasz śląski się naprawdę przez te nasze śląskie szlagiery bardzo mocno kaś w tej Polsce, w różnych regionach ulokował, tak? I ludzie bardzo tego kaś tam chyba takie wrażenie potrzebują i lubią przede wszystkim no słuchać, czy jak śpiewamy, albo jak godomy. Wystarczy popatrzeć na kabarety na przykład ze Śląska, nie? One przecież są w całej Polsce i patrzcie, jak tam reaguje publiczność. No tak, tak. No, kabaret jakby zupełnie inną dziedziną i odrębną dziedziną jest. No też śpiewają po śląsku, no też nie? Zdarzy im się zaśpiewać po śląsku, ale bardziej mi chodzi o ta muzyka. Co spowodowało, że my poszli w ta Polska? Jakby podsumować wszystkie odpowiedzi, które na te pytania zadane były w tym studiu, to jednak jest to... Każdym wspólnym mianownikiem zawsze, że jest łatwo, lekko, przyjemno,
No i że zawsze z takim uśmiechem na ustach jest wyśpiewana. No, nie zawsze te piosenki, wiadomo, są wesołe i w ogóle, ale nawet te takie bardziej, my mamy Kochany Śląsk, to jest taka piosenka, no, taką, wiesz, godająco taką prawdę o tym, co się tu dzieje i w ogóle, ale na przykład ludzie go tam, nie, super, że tak śpiewacie, bo tak się dzieje, tak jest, ale nie jest to takie, że się przy tym, wiesz, potańcujesz na przykład, nie? Jest to prawdziwe w tym wszystkim, co robicie. Tak. No i może w tej prawdzie jest właśnie ta historia zawarta. Panie, panowie, kolejne pytania, już za moment, wynika się, nie ruszycie. Johnny jako taki weteran sceny, no jesteś troszkę starszy, nie, od Michalinki, no dlatego te 15 lat twórczości śląskiej i tego, co się śląską muzyką działo, możesz pamiętać. Michalina wtedy jeszcze chodziła do przedszkola. Nie, ją jeszcze wtedy w ogóle nie było. Ja? Na chleb go dała pyp. No, bardzo wam, panowie, bardzo wam dziękuję. Ale Michalina, to takie miłe. Michalina w pewnym momencie dorosła i stwierdziła, że zostanie szlagierową gwiazdą. Nie wiem, muzyki szlagierowej, biesiadnej, śląskiej muzyki, zwoł jak zwoł. Jakie miałeś w ogóle wyobrażenie o tym rynku? Jakie były twoje oczekiwania? Wiesz co, oczekiwania żadne, ale przede wszystkim to tyś był osobą, którą mnie na ten szlagierowy, no widzisz. Tak, na ten szlagierowy rynek, no ty się nie zakrywaj. Dobrze, że się kupił za mało, bo... bo tak seba ty było i to... Ty chcesz i to dzięki tobie tak... Klamotny Alons. Nie. Ja no, myślę, dobrze, że zaprosicie Johnego na wywiad osobny kiedyś. Tak, o sobie, Johnny, kontynuuj, no. Tyś mnie wprowadził na ten rynek, tyś mi pomógł się tukać, odnaleźć. Ja nigdy nie miałam żadnych oczekiwań, ja po prostu chciałam śpiewać, tworzyć fajną muzykę, taką, która będzie przede wszystkim to, o czym my go dali, prawdziwo. Po drugie, taką, którą ja by da czuć, a nie którą ja by da robić na siłę, czyli się by da do czegokolwiek zmuszać. Ja chciałam po prostu być, śpiewać i żeby mnie ludzie słuchali. No i chyba dzięki tobie, jak widzisz. Przepraszam, głos. Przepraszam. No, przepraszam. Wszystkie skargi do Mierzwy proszę kierować tutaj. Teraz się dowiedział. Zaprosił. Dobrze, słuchaj Michalinko, miło mi takie słowa słyszeć, ale powiedz mi, czy dzisiaj patrząc tak z perspektywy czasu jednak twierdzisz, że te twoje oczekiwania, no bo jakieś tam oczekiwania po części były, bo chcesz robić coś po swojemu, one się spełniły? Wiesz co, no myślę, że ty... Radio, telewizja, prasa to w jakiś sposób pomagą, nie pomagą? Wiesz co, bardzo pomagą, bo oczywiście my możemy się zamknąć tylko na tym naszym Śląsku, tak jak my przed chwilą o tym gadali, ale fajnie jest, że ludzie dzwonią z daleka i wiesz, i chcą nas słuchać, to jest właśnie takie coś, czego ja też chciałam, żeby nie zamykać się tylko tu na tej, w tej naszej aglomeracji tylko śląskiej, powiedzmy, tylko wyjść z tym dalej, tak, wiesz, i te oczekiwania wszystkie się spełniły. Oczywiście, że telewizja czy prasa takie rzeczy jak najbardziej pomagają, bo to tym ludziom też pokazuje, o, ona coś robi, a fajnie, o, fajnie, że ją pokazali, nie? Jest chwila czasu od premiery twojej tam pierwszej płyty, potem drugiej płyty i w ogóle trzeciej płyty, czwartej, piątej, siódmej i dziesiątej, ale tak zupełnie naprawdę jakieś oczekiwania teraz, na teraz już są? Coś, Kaś, się ta droga wyklarowała przez te lata? Wiesz co, tak, bo fajne jest to, że ja nie muszę o nic zabiegać. Wiesz, że to, co się dzieje, to wszystko się dzieje i dostaję taki, wiesz, taki feedback, nie? Że dużo włożyłam w pracy w pewne rzeczy i teraz to mi wszystko wraca w postaci takiej, że jakaś gromę, to nie ja zabiegam o to, żeby my tam grali, tylko ci ludzie zabiegają o to, żeby my tam przyjechali zagrać, nie? Więc to jest moim zdaniem super. Dobrze, moi drodzy państwo, przepraszam, ale to zupełnie był żart. Michalina Starosta, Janusz Drewniak razem z nami. Dwa ostatnie pytania, już za moment, więc zróbcie głośniej na przykład. Jerzyk tako fajno frela, co sztygluje się w niedziela, mam prawie nowego Fiata, spłaca go za 4 lata,
My w tym studiu już rozpoczęli wielkie odliczanie do tego jubileuszowego koncertu. To już za chwilę, za 9 dni, 800. finał Listy Śląskich Szlagierów. Powiedzcie mi, bo to jest 15 lat produkcji tego programu, ale czy wy jako artyści już dzisiaj możecie powiedzieć na przykład, jak będzie się zmieniał ten szlagierowy rynek, czy on w ogóle się będzie zmieniał, w jakim kierunku on się będzie chciał wybierać, no bo jest 15 lat i patrząc na to, co się przez 15 lat działo, począwszy od, nie wiem, Złotej Kety, Akuku, bo to są takie, czy reggae po śląsku, bo to są takie chyba, no jeszcze jakby ich nie wymienił Gołębiorzy, to już w ogóle byśmy mogli nie o tym nie gadać, ale to są takie już perełki tej śląskiej muzyki, tak? To są rzeczy, z których się nie tyle co robi teraz pastisz, ale młodzież wracając do tych utworów traktuje je tak bardzo, to jest fajne słowo, wiralowo, i wykorzystuje do tego, ale to jest historia, to już jest przeszłość tak na dobrą sprawę. Patrząc na te numery i na te numery, które w latach się zmieniały, ta muzyka idzie w jakąś stronę? No wiesz co, duży przeskok jest. Ja pamiętam, bo ja też 15 lat temu już też słuchałam naszych śląskich rzeczy. Bardzo się to zmieniło, no bo pojawiają się nowi artyści, tak? Coraz młodsi, tak jak widzimy po rynku, jak to się wszystko zmienia. A starsi nie. Starsi już idą do lamusa. Wiesz co, nie, absolutnie nie, tylko że no to się zmienia bardzo, ale ja myślę, że tylko i wyłącznie to wszystko, znaczy moim zdaniem pewne rzeczy idą w bardzo dobrą stronę, niektóre idą w bardzo złą stronę, bo to nie jest tak, że jest super i wiesz, i wszystko idzie w jednym ekstra zwartym kierunku, bo tak nie jest. Znaczy się, szlagierowi wykonawcy nie idą ze sobą pod pacha, nie idą za ręka, nie idą w jednym kierunku i w jednym kierunku też nie zamierzają tworzyć. Nie wymagałbym też tego od tych tuzów szlagierowych, czyli tych, którzy są nieco starsi. Tak, oczywiście, tak, żeby coś zmieniali. Nie, absolutnie nie, to są oni, tak? Ale jest gro młodzieży, tak? Gro młodszego pokolenia, które wchodzi w to wszystko. I no, że każdą tą twórczością próbują iść w stronę tych starszych. I czy to w ogóle ma sens? Czy nie lepiej szukać rozwiązań, które robią się modniejsze? I ja tutaj nie gadam o rozwiązaniach, które na co dzień znamy z bardzo, nie wiem, popowych numerów, tak? Bo to nie o to chodzi, żeby te numery zaczął grać RMF, ZK czy SK, bo to nie o to chodzi. Ale czy nie czas na to, żeby ten target trochę odmłodzić, zaproponować im zupełnie coś innego? Tak, coś innego, ale wiesz, cały czas z domieszką tej naszej śląskości, tego szlagieru, tak? Żeby to coś miało, a nie odwzorowywanie tego, co już było, bo to jest, wiesz, to jest na zasadzie odgrzewanie starych kotletów, nie? No, ale my te kotlety cały czas jednak odgrzewamy, jak na to się nie spojrzy. Nie staramy się poszukać, to jest, nie wiem, czy dobrze Ida i trochę wyprzedza, bo ostatnie pytanie ma tego dotyczyć, ale zobaczcie, czy Disco Polo byłoby w tym samym miejscu, w którym jest dzisiaj, gdyby odgrzewało numery typu rzeki przepłynąłem, góry pokonałem? Myślę, że nie. Raczej tak jest moje zdanie, przynajmniej. A oni się tym odcięli? Tak. Te numery zostały historią i wszyscy je znają? Tak, są, bo zagrają je na koncercie i wszyscy je zaśpiewają, wiesz o co chodzi, ale idą w nowym, mają takie, ja nie wiem jak to nazwać, żeby to też źle nie zabrzmiało. Ale dzisiaj takie, to jest właściwie dance. Takie świeże, tak, ale to idzie wszystko w takim świeżym kierunku, to możemy lubić, nie lubić disco polo, nieważne, ale przestrzał i jest bardzo duży w porównaniu z tym, co było. No okej, okay, ale to powiedzcie mi, czego brakuje na śląskim rynku, że przed tą świeżością się bronimy i ta lodówka jest zawarta. Wiesz co, my się nie bronimy, ja wychodzę z założenia, my bardzo kombinujemy i robimy bardzo różne rzeczy, mieszamy gatunki, staramy się naprawdę robić różne rzeczy. No wiesz, tylko trzeba chcieć i próbować potem tym ludziom to przekazać w taki sposób, żeby oni powiedzieli, fajne, tak inaczej, wiesz, tak po śląsku, ale inaczej zupełnie, nie? Bo można, tylko naprawdę trzeba chcieć, a jak my się będziemy zamykać i będziemy w takim stereotypie, że no
no nie wypadło, bo to jest śląski szlagier i on musi być napisany tak i tak, no to, to wiesz, to nie pójdzie, to stanie w miejscu i będzie stoło i my nie zrobimy tego kroku naprzód, nie? Dobra, o kroku naprzód było, a puentą jakby tego pytania będzie puenta następnego pytania, bo one też będzie dotyczyło właśnie śląskiej muzyki i tego, jak bardzo ona powinna się zmienić. Jerzyk tako fajno frela, coś tygluje się w niedzielę.